Zapewne wiecie, czym są easter eggi. Niespodzianki poukrywane w grze lub filmie, często humorystyczne lub nawiązujące do innej znanej rzeczy. Ich znalezienie, nawet jeśli bez najmniejszego związku z fabułą, przynosi ogromną satysfakcję. Okazuje się, że easter eggi istnieją również w prawdziwym życiu. Rzeczy, którymi nikt się nie chwalił i nigdzie nie ogłaszał, po prostu pozwolił, aby zostały odkryte w swoim czasie. W dzisiejszym odcinku właśnie o nich. Zapraszam Was na zestawienie 10 najciekawszych easter eggów w prawdziwym życiu. Numer 10. W Muzeum Historii Naturalnej w Cleveland, wśród kolekcji żuków, odwiedzający mogą dostrzec zabawkowego Volkswagena Beetle'a. Jak być może wiecie, Beetle to po angielsku żuk. Resorak został tam umiejscowiony w ramach żartu już w 2002 roku i w rodzinę żuków wkomponowuje się tak dobrze, że znajduje się tam do dziś. Numer 9. Co roku w Święto Weteranów 11 listopada, dokładnie o godzinie 11:11, promienie słońca przechodzą przez wszystkie 5 filarów sił zbrojnych USA, idealnie oświetlając wielką pieczęć Stanów Zjednoczonych. I taki pomnik schodów to ja rozumiem. Jakby tego było mało, memoriał znajduje się w Arizonie w miejscowości o nazwie Anthem, czyli hymn. Numer 8. Zapewne wszyscy wiecie, co znaczy być zrickrollowanym. Ale czy wiedzieliście, że można być zrickrollowanym również w książce? Pewien czytelnik odkrył, że pierwsze słowa linijek na jednej ze stron w jego książce układają się właśnie w słowa piosenki Ricka Astleya, Never Gonna Give You Up. Numer 7. Każdej jesieni, kiedy liście zaczynają żółknieć, na jednym ze wzgórzy w stanie Oregon, z lasu sosnowego wyłania się uśmiechnięta buźka. W 2011 roku podczas zalesiania firma Hampton Lumber postanowiła stworzyć wzorek, zasadzając go modrzewiem. Jedynym drzewem iglastym, które co roku zmienia kolor i na zimę zrzuca igły. Numer 6. Tak jak krasnale we Wrocławiu, tak w całej Szwecji możecie odnaleźć rzeźby planet i różnych ciał niebieskich. A co najlepsze, planety tworzą razem największy na świecie model Układu Słonecznego o idealnych proporcjach. Za centrum układu, czyli Słońce, służy tutaj szwedzka arena narodowa Ericsson Globe w Sztokholmie. Swoją drogą, największa półkulista budowla na świecie. Numer 5. Firmą, która szczególnie słynie z easter eggów, jest producent samochodów Jeep. W różnych częściach swoich pojazdów ukrywa on różne losowe smaczki, których nie znajdziecie w innych Jeepach. Może to być wizerunek wielkiej stopy na szybie, pająk przy zbiorniku paliwa krzyczący do Was ciao baby, czy mój ulubiony odcisk jaszczurki kryjący się pod wycieraczką. Numer 4. W Toronto znajduje się fontanna, której elementem dekoracyjnym są psy, bacznie obserwujące kość znajdującą się na szczycie. Wśród psów zasiada jednak również kot, zwrócony w całkowicie inną stronę. Jeśli spojrzycie w tym samym kierunku co on, na pobliskiej latarni dostrzeżecie dwa małe ptaszki. Numer 3. Firma Cadbury sprytnie prześlizgnęła literę C ze swojego logo do grafiki róży na jednej z bombonierek. Jak napisał ktoś w komentarzu, wyjadłam już z dziesiątki tych bombonierek, a nigdy tego nie dostrzegłam. Trochę jak niedźwiedź w górze Toblerone. Numer 2. Na rynku w Pradze znajduje się wybrukowana mozaika w kształcie kodu QR. Turyści chcący go zeskanować, myśląc, że dowiedzą się czegoś ciekawego o zabytkach, zostają ponownie zrickrollowani. Kod odsyła bowiem do teledysku Ricka Astleya na YouTubie. Nie wiadomo jednak, czy to celowy easter egg w wykonaniu miasta, czy może po prostu jakiś śmieszek poprzestawiał kostki. A wy jak obstawiacie? Numer 1. Zestaw klocków Lego przedstawiający rakietę Saturn V używaną podczas programu Apollo i lądowania na Księżycu liczy dokładnie 1969 elementów. To również pewnego rodzaju easter egg w wykonaniu Lego. To właśnie w 1969 roku miało miejsce pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu w ramach misji Apollo. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednio na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na moją stronę kupowałbym.pl, na której gromadzę najfajniejsze rzeczy w internecie. Wpadnijcie jeszcze na kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!